Czwartej i w tej chwili gościmy na lekcji języka polskiego zajęcia języku. Good morning. Good morning. Zapraszam. Good morning. Sorry. Jesteśmy w oddziale przedszkolnym od 2 lat. Ciąży na dzieciach w wieku 6 lat obowiązek przygotowania przedszkolnego. Kiedyś o tym, czy dziecko skorzysta z przygotowania, czy też nie, decydowali rodzice. Od 2 lat jest to obligatoryjne. They are preparing to the first grade here. It's obligatory to be at school at this zero class when you are 6 years old. Some years later the parents could choose whether their child be prepared to the first grade or not, but now it's obligatory for the children to be. Uczą się uczniowie klasy drugiej i system edukacyjny u nas zmienił się w 1999 roku. Po rocznym przygotowaniu przedszkolnym uczniowie realizują obowiązek szkolny w tak zwanym kształceniu zintegrowanym, więc w klasach 1, 2. Na wszystko jest czas, na deszcz i na słońce. Mówię ci hello, a potem goodbye. Coś zmienia się w nas, więc skądś już we wojnę. Mówię ci hello, a potem goodbye. Na wszystko jest czas, na deszcz i na słońce. Mówię ci hello, a potem goodbye. Coś zmienia się w nas, więc skończ już tę wojnę. Zasieli tak bronię ją i gawarili. Bo krasna jasza boczka, idiot. Kto raz uspiekła mama Pirażow i skazała doczkę. Schodzi, kiedy krasna jasza paczka, k babuszkie zniesie jej po Pirażow reszocik masła. Da, uznaj, darowa li ona. Krasna jasza paczka poszła k babuszkie drugą dziewiętnią. Idiot ona nie są. A na szczycie jej sierej wołk. Ocień zachatiła się mu zjest krasną ją szapaćku. A bliznął się wołk i spraszywa je dziewoćku. Kuda ty idziesz, krasna ja szapaćka? Spraszywa je wołk. I duch babuszkie niesu jej eto, pirażok i gaszczocek masła. A twiecia jest krasna ja szapaćka. A daleko li żywia twoja babuszka? Spraszywa je wołk. Daleko, daleko. A wiecie, jest krasna jasza paćka, bo on w tej gierwnie zamienić jej firmam domkiem z kraju. Nie uspiła ona jesio i do miernicy daj ty, a wołk już jedli skakał z babuszki na budomiku i stucić sam twier. To sam! To ja! Jest babuszka.
babuszka. Это я, внучка ваша, красная шапачка. Отвечает волк тоненьким голоском. Принесла вам пирожок и горошочек масла. Лёг мне забирать батьку, дитя моя, дверь и откроется. Волк дернул за нее батьку, дверь и открылась. Бросился волк на бабушку и разок проглотил ее. Голос у него грубый, хриплый. Это я, внучка ваша, говорит красная шапачка. Я вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла. Дверь не забирывачку, дитя мое, дверь и откроется. Красная шапачка дернула оберевачку, дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит. Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горошочек на полку поставь. А красная шапачка спрашивает. Бабушка, почему у вас такие большие руки? А это чтобы покрепче обнять тебя. Бабушка, а почему у вас такие большие глаза? А это чтобы лучше видеть тебя. Да. Злой волк бросился на нее и проглотил красную шапачку. Но, по счастью, а это само Евгения, проходили мимо домика правосветки. Услышали они шум, сбежали в домик и убили волка. А потом распороли волка, я стыда вся красная шапачка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые.